napisaliście, że to jest obiekt całoroczny, tak? Czyli tak. Zima i lato. I chciałem zapytać tak technicznie, jak chłodzicie to w lato? Wiecie co? Generalnie nie chłodzimy. Nie wiem, czy zauważyliście, tu są białe dachy. Domy nie rozgrzewają się nawet, jak jest naprawdę upalnie. Wystarczy uchylić okno i generalnie jest fajnie. To znaczy, na mnie luksus kojarzy się z klimatyzacją. Tak, chodzę do miejsca, które jest tam luksusowo opisowanego, no to spodziewam się, że temperatura jest zachowana, zapach jest zachowany. Chcieliśmy tym słowem luksusowe bardziej opisać, że jest to coś więcej niż taki zwykły kampingowy domek, okay. Tak? Ale trochę... Ale szczerze mówiąc, moim zdaniem te słowa akurat nie jest do końca trafione i sobie robicie trochę nim krzywdę, bo domki są bardzo fajne, ale prędzej jakieś, nie wiem, komfortowe, skandynawskie. Nie byłoby całej tej rozmowy, jakby nie zostało użyte słowo luksusowy. I kameralny. I kameralny, tak? Kameralnie i 30 domków się troszkę gryzie ze sobą, tak? Nam bardziej chodzi o vibe, o klimat, o to, jak się ludzie czują, o to, jak przyjeżdżają pary z dziećmi. Nawet jeżeli ktoś dzwoni i mówi, przyjeżdża do nas 8 dorosłych, chcemy poimprezować, mówię, że wiecie co, no nie będziecie zadowoleni, bo tak, bo u nas cisza nocna obowiązuje, że jest dużo dzieci i tak dalej, i tak dalej. Nie przyjmuję takich rezerwacji w ogóle, tak? A skoro o ciszy nocnej mowa, pora odpocząć, by nazajutrz pojawić się na śniadaniu w dobrych humorach. Zauważyłam, że chłopaki mają pojemniki na segregację, ale nie wiem, gdzie jest papier i tak wszystko rzucam do tego pierwszego. I to właśnie jest problem. I już nie segreguje się. Nie jest opisane w jego języku. No, na pewno przydałaby się tutaj jakaś instrukcja. Słuchajcie, mam takie pytanie. Co was spotkało przedziwnego w waszym biznesie na początku? Zaskoczyło nas absolutnie wszystko. My w ciągu 5 lat budowy nauczyliśmy się od hydrauliki przez elektrykę po malowanie. Każdy element w domku nie był wykonany bez naszej zgody lub z naszą pomocą. Ja mam w domu najlepszego hydraulika i elektryka. To jest moja żona. Nie, bo w firmie to chyba jest najczęściej wymawiane słowo pani Alu. A, okay. Pani Alu, bo trzeba coś zrobić. Trzeba tak. O czymś pamiętać. Pani albo... Alu, tu się zapchał zlew. Pani Alu, tutaj nie ma światła. Pani Alu, które to korki trzeba włączyć? Szacun. Strasznie duża wiedza. A jak wasza noc? Bo nam się dobrze spało całkiem. Bo nam się całkiem nieźle spało. Znaczy łóżko było bardzo wygodne, poduszki fajna pościel. No ja tylko się martwiłam o takie nocne wstawanie męża do toalety. A, okej. Okay. U nas też toaleta jest na dole, także no. Tak, bo my przeżyliśmy z mężem traumę już ileś lat temu, bo mąż spadł ze schodów i rozbił się. Ja bym zginął na schodach. Toaleta na piętrze trochę komplikuje technicznie sprawę, dlatego zazwyczaj jest na dole, ale fajnie. Mamy bramki dla dzieci. Także następnym razem, jakbyście przyjechali, zamontujemy wam bramkę. Mam jakieś balony. Nocy, po ciemku. Mógł sobie... Żeby nie było wypadków. Tak. Bramka i nocnik. Jak nie ma toalety na dole, to toaleta musi być u góry, no cóż. A że nie da się jej wybudować, to wystarczy nocnik i bramka, załatwia, żeby nie spadł. Załatwia sprawę. Po ciemku. Po prostu troszczymy się o naszych gości. Myślę, że nikogo nie obraziłem. Jeżeli tak, no to Rysiu mi o tym nie omieszka powiedzieć, myślę.